Nad budową parku rozrywki Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim znowu zawisły czarne chmury. Jak się bowiem okazuje, przedstawiony przez byłego już wykonawcę aneks do gwarancji ubezpieczeniowej prawdopodobnie został sfałszowany. A to być może będzie oznaczało kolejne straty finansowe dla miasta. Sprawą już zajął się prokurator. Budowa Trzech Wzgórz miała się zakończyć w sierpniu 2014 roku, po tym jak miasto zerwało umowę zarówno z pierwszym, jak i z drugim wykonawcą parku rozrywki w Wodzisławiu Śląskim, wydawało się, że roboty ruszą pełną parą. Inwestycje miało dokończyć kilku inwestorów, a jary szybko miały przestać przypominać plac budowy. Nad inwestycją zawisły jednak znowu czarne chmury. Urząd Miasta po rozwiązaniu umowy z byłym wykonawcą rodzinnego parku rozrywki zwrócił się, co jest naturalne, do banku o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych złożonych przez firmę. Tutaj okazało się, że dokument, który złożyliśmy w banku, prawdopodobnie został sfałszowany. Bank nie przyznał się jednak do wzoru pisma, nad którym znajduje się gwarancja ubezpieczeniowa złożona przez byłego wykonawcę. Pracownicy Urzędu Miasta złożyli zawiadomienie do prokuratury, a ta ma rozstrzygnąć, czy dokument został sfałszowany. Dokument, o którym rozmawiamy, to w zasadzie aneks do gwarancji ubezpieczeniowych i rozmawiamy o kwocie niespełna 800 tysięcy złotych. Póki co sprawa zostaje nierozstrzygnięta, podobnie jak to, czy miasto odzyska pieniądze, czy też nie. Jedno jest pewne, miasto musi rozliczyć się z całą inwestycją do czerwca tego roku. Do sprawy będziemy wracać.